Walczyli z komunistami o wolną Polskę, przez lata zesłani na zapomnienie. Teraz powracają jako niezłomni bohaterowie. 1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po II wojnie światowej żołnierze wyklęci walczyli z komunistami o suwerenną, niepodległą i chrześcijańską Polskę. Zamiast otrzymania należnej czci byli przez władze komunistyczne prześladowani oraz torturowani. Wielu z nich zapłaciło za to życiem. Rodziny żołnierzy niezłomnych przez dziesięciolecia były traktowane jako obywatele drugiej, a nawet trzeciej kategorii. Od kilku lat z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowane są wydarzenia upamiętniające naszych bohaterów. Niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy się cokolwiek dzieje, my tą pamięć powinniśmy kultywować i przekazywać młodemu pokoleniu. W każdej formule, czy to za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy tradycyjnych. Czy też, jak mówi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, poprzez wywieszenie baneru upamiętniającego żołnierzy niezłomnych. Takie banery przedstawiające podpułkownika Łukasza Cieplińskiego znalazły się na ulicach Białegostoku. Urszula Gierasimiuk z Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, żeCiepliński to postać, która pokazuje drogi polskiego żołnierza, począwszy od służby w Wojsku Polskim, jeszcze przed wybuchem wojny światowej. Potem wzięcie udziału w 1 września w obronie Rzeczpospolitej, tutaj walka pułkownika Cieplińskiego i potem przejście już do konspiracji, tak, po przegranej tej kampanii wrześniowej, przejście do konspiracji i ostatecznie pułkownik Ciepliński był prezesem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniego takiego zarządu. W tym roku przypada 70. rocznica zamordowania członków 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Z kolei Stowarzyszenie Patriotyczne Grupa Wschód przygotowało wystawę Ryngrafów, mówi Andrzej Bieluczyk. Wystawę zaprezentujemy 1 marca wieczorem w kościele w Niewodnicy. Po mszy będzie krótki wykład i zaprezentujemy wystawę, tak aby wierni po mszy mogli w bezpieczny sposób obejrzeć wystawę i zapoznać się. Co roku od 1 marca organizowany był największy bieg pamięci żołnierzy wyklętych na 1963 metry. To odwołanie do roku, w którym zginął ostatni poległy w walce żołnierz wyklęty, Józef Franczak, pseudonim Lalek. W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 75 tysięcy uczestników z 370 miast. Bieg odbywał się także w 9 miastach za granicą. W tym roku z powodu pandemii został przesunięty na 16 maja. Zorganizowano jednak bieg, by oddać krew. To jest też ofiara taka bliska żołnierzom niezłomnym. Oni oddawali za nas krew i my też możemy to zrobić. Każdy z nas jest beneficjentem tego wielkiego banku krwi. Każdy z nas ma kogoś, komu ta krew ratowała życie albo zdrowie. I każdy z nas jest właściwie takim dłużnikiem też tego banku, z którego czerpiemy to życie. Mówi Barbara Konarska z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Katowicach na cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej. Jutro zostanie poświęcony pomnik Gloria Victis. Upamiętnia on żołnierzy i członków powojennych organizacji niepodległościowych, ofiary zbrodni sądowych reżimu komunistycznego. Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy godnego miejsca, gdzie mogliby spocząć. Stąd narodził się pomysł, żeby zbudować miejsce, gdzie będziemy mogli kumulować te groby i zrobić porządną i taką godną kwaterę. Dlatego zaczęliśmy od wybudowania pomnika w centrum tej kwatery. Po bokach będą się rozchodzić groby żołnierzy, pojedyncze groby żołnierzy niezłomnych. Mówi Jan Kwaśniewicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Instytut prowadzi szereg badań poświęconych żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Jednym z miejsc, gdzie władze komunistyczne mordowały żołnierzy, było więzienie na Rakowieckiej w Warszawie. To tu, po sfinglowanych procesach, zamordowani zostali generał August Fildorf Niel, rotmistrz, a obecnie pułkownik Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński czy podpułkownik Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka. Miejsc katowni polskich żołnierzy było jednak znacznie więcej.